widzicie, dropłem Colette. No i dzisiaj, jak widzieliście już po miniaturce, gram Colette'ką. Dropłem, no to jedynie jedną rundkę, jedną taką rundkę rozgrzewkową nią chciałem zagrać. Spoko, nawet zadymiasz. Na pewno bardzo wnerwiający, nie że wnerwiający dla tych, co nim grają, tylko że wnerwiający dla innych graczy, taka trochę ulepszona bi. Bo jak widzicie... Ej, mógł mnie porobić, ale tego nie zrobił? O nie. Dobra, jestem z powrotem. Ile oni wiadomości piszą? Goście chciał już uciekać. Ale nie, nie pozwoliłem mu na to. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. I czasami to trochę takie... łe, że jednak ta koleta ucieka. Moja ulubiona emotka, gdy wygram. Tym bardziej, gdy gram tak demoniczną postacią jak kolet. Napiszcie w komentarzach. A, wbijajcie do klubu Piesoły Szyby, jest nas 9 chyba, jeżeli dobrze pamiętam. I chyba mamy 40 tysięcy pucharków i już ludzie mówią, że respimy się już na... Nie, że respimy, tylko że już się pojawiamy na... Jak to się nazywa? Nie lubianych, tylko proponowanych. O. Nie wiem, co to znaczy, bo nigdy się nie pojawiałem na propo. Nigdy mój klub się nie pojawiał na propo. Goni mnie jakiś Wiktor. Dobra, dam oczywiście moją najbardziej brutalną emotkę na świecie. Pyk. Ej, ale Colette jest świetna. Napiszcie, czy chcecie takiego live'a, który wbijam Colette na 20 rangę. Chcieli? No to zrobię to z miłą chęcią, bo... Sam ten zadymiarz mówi, wbij mnie na 20 rangę. Bo jest superowy. Bardzo mi się osobiście podoba. A w dodatku nie boję się nim bólów. Pyk, pyk, ciach. I ją zultowana i... Nie no, nie ta emotka miała być. Nie gadajcie, że przez 110 minut, jak będę nagrywał ten odcinek, będą same winy, bo jeżeli tak, to po prostu wow. Nie, nie 10 minut, ten odcinek będzie tak miał 8. Po prostu wow. Ej, podjeżdżam bólów na blisko, ale jestem super tą koletą. Ej, ta Colette mi się już tak podoba, na blisko wali więcej niż na dalej, z tego co rozumiem. Czy ma jakiś ultimate strzał, czy coś takiego? Który wali dużo? Pyk, pyk, hyp. Nie no, troszeczkę muszę pomóc. Wiadomo, ciach, ciach. I ciach, wiadomo, musiałem pomóc, jak gram koletkom. Pyk, pyk, pyk.
Ej, nie gadajcie, że już na niej 40 puszek wybiłem na tym odcinku. No 30. Ale po prostu to jest... Wow. No i wbijajcie do tego klubu. Jest nas 9, mamy 44 tysiące. I klub dla widzów... też. A, pisał już szyby. No i wbijcie do zielonego Catsprayka psa. Nie będzie linku w opisie, bo nie są ze mną na odcinku, tylko po prostu. Dobra, zagramy jeszcze jedną rundę i koniec tego odcinka. Lub tak do 46. Zostałem jeszcze 4 minuty przerwy, żebym mógł gdzieś pod drugie śniadanie. Pyk, pyk, pyk. Jestem wojownikiem. Dobrym koletnikiem. Co? Pierwsza przegrania na koletce? No dobra, nie ma przegranej, plus jeden. Dobra, to będzie ostatnia rundka, no ostatnia rundka przy tej nagrywce. Potem może, nie wiem, może coś do tego donagram. Ciach, ciach, nie no na pewno, bo... Po prostu na pewno coś do tego muszę donagrać, bo... Ona rzuca sercami z tego, co widzę. I ona jest trochę taka nieśmiała. Ej, chyba ten Barley nie wie, że walczy z Colette. Bardzo nie wiedział, że walczy z Colette. Bo myślał, że sobie takim na blisko porobi. Myśli, że... Że wygląd postaci... się liczy. Ale dobra, na tym zakończę ten odcinek. Zostawię sobie 5 minut wolnego czasu. Mi się bardzo podoba ta Colette. Więc bye bye!